Cześć mój drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na recenzję monitora dla graczy od firmy Asus. Jest to model VG248, jedna z tańszych jednostek gamingowych dostępnych w tej chwili na rynku. Monitor o przekątnej 24 cali, wyposażony w matrycę TN, potrafiący wyświetlać obraz w 144 Hz, czyli dla graczy rzecz niezbędna i naprawdę przydatna. Monitor ten jest zgodny także z NVIDIA 3D Vision, czyli wystarczy dokupić sobie okulary 3D i można korzystać w parze z tym monitorem, chociażby z gier w 3D. Dzisiaj pokażę Wam dokładnie funkcję tego monitora, jego parametry oraz zrobimy sobie kilka testów. Jeśli interesuje Was cena tego monitora, znajdziecie ją w opisie filmu. Tak więc zaczynamy! Dobrze moi drodzy, pora przejść do testów praktycznych. W tej chwili monitor mamy ustawiony w rozdzielczości Full HD i mamy 144 Hz. Do tego paletę kolorów 32 bity. Rozpoczniemy teraz testowanie aplikacjami. Na początek będą takie proste testy na kolory, kąty widzenia i tak dalej. Mamy planszę testową i po kolei test kolorów. Powiem Wam tak, przy tym ustawieniu monitora kolory naprawdę żywe, dość dobrze trafiają w to spektrum kolorów. Sprawa też do wyregulowania, ponieważ każdy z nas woli troszeczkę inne odcienie kolorów. Odcienie szarości, jak widzicie, czerń naprawdę dość czarna. Odcienie szarości też dobrze wypadają. Oczywiście kamerą też nie jestem w stanie pokazać dokładnie tego, co widzi moje oko, więc też troszeczkę musicie tu bazować na moich odczuciach. Kolejny test. Pogłębianie się skali szarości do czerni. 100% czerni wygląda naprawdę nieźle. Teraz test odświeżania, oczywiście też i głębi czerni. Widać, że ta czerń jest naprawdę fajna. Następnie mamy test czytelności monitora. Tutaj moja kamerka sobie chwilami nie radzi. Natomiast tak, czarny tekst na białym tle widzę bardzo dobrze. Biały na niebieskim ok. Zielony na czerwonym jest troszeczkę gorzej, natomiast wciąż czytelnie. Biały tekst na czarnym tle super, niebieski na żółtym jest ok. No i ten czerwony na zielonym też tak troszeczkę gorzej. Natomiast wszystkie teksty były do przeczytania. Więc w tym teście wszystko wygląda naprawdę nieźle, ale to jeszcze nie koniec testów. Włączamy teraz drugi programik, który bardzo fajnie pokazuje chociażby prędkość odświeżania. Mamy dane w rogu 144 klatki na sekundę i odświeżanie 144 Hz. Obciążenie procesora jedynie 6%. No i widzicie rozdzielczość Full HD i 32 bity. Mamy tutaj kilka testów, które pokażą nam różne możliwości. Tutaj widzicie w kamerze, że obraz nam drży, czyli nie mamy tutaj technologii Flicker Free. Po prostu obraz jest wyświetlany w tradycyjny sposób, taki troszeczkę bardziej męczący oczy. Więc ten test jest bardzo fajny, chociażby na to, jeśli producent twierdzi, że w monitorze jest technologia Flicker Free, czy tam anti-flicker, różnie to się nazywa u producentów i możemy to sobie sprawdzić. Tutaj Asus wcale nie twierdził, że ona jest, więc po prostu jej nie ma. Teraz test z flagami, czyli test na przyspieszenie. Mamy flagi czarno-białe, kolorowe. Różne kolory. Możemy po prostu zobaczyć kolory i ruch tego wszystkiego. Obciążenie procesora wzrosło do 8%. Kolejny test, chase test, czyli pogoń. Kombinacje kolorów. Pierwsza, druga i trzecia. Następnie mamy fajną gierkę, która też pokazuje dobrze płynność na monitorze. Możemy sobie pograć taką fajną strzelankę kosmiczną. Wtedy troszkę dzisiaj ciężko mi się steruje. No to już po prostu obraz na tym monitorze jest niesamowicie szybki. I mamy jeszcze jeden teścik. Zobaczcie, kontrolem zatrzymujemy kratkę. I utrata kratek tutaj w granicach 8 klatek, więc nie jest dużo.
obciążenie procesora wciąż do 8%. I powiem Wam, że przy tym teście pobór energii wynosi 30 W. Co jeszcze jest interesujące, to na pewno pobór mocy. W takim trybie na pulpicie bez wyświetlania gier to jakieś 27-28 W, więc niewiele jak na panel o odświeżaniu 144 Hz. No i teraz zobaczymy sobie, jak skoczy napięcie, jeśli włączę grę. Zobaczcie, odpalony jest Counter-Strike, rozdzielczość Full HD 144 Hz, maksymalna ilość detali i mamy 30-31 W, więc super wynik. A teraz test trailera Battlefielda w wysokiej rozdzielczości, 60 klatek. Przy okazji posłuchajcie też głośników tego monitora w akcji. Odpalamy full screen i lecimy. Dobra, trailer bardzo fajny, pokazał też możliwości głośników, które nie są duże, ponieważ są to głośniczki 2x2 W, więc grałem dość głośno, natomiast jakość tego dźwięku no, nie może być dobra jak na tak małe jednostki. Są to po prostu głośniki do podstawowych zastosowań, natomiast do monitora możemy sobie też bezpośrednio podpiąć słuchawki, co jest oczywiście plusem. Ale dobrze, trailer trailerem, pora sprawdzić w prawdziwej grze. No i moi drodzy, prawdziwa akcja. Powiem Wam tak, jeśli ktoś nigdy nie korzystał z monitora 120-144 Hz, to po prostu nie mamy jakby o czym rozmawiać, gdyż trzeba to zobaczyć, przeżyć na własne oczy, wtedy dopiero wiemy, o co chodzi. Naprawdę płynność jest nieporównywalna, gra się na takich monitorach świetnie. Wiem Wam, że kiedyś też nie dowierzałem, jak znajomi mówili, że zobacz na monitorze 144 Hz, że jest po prostu bajka. Faktycznie może przy oglądaniu filmów nie robi to różnicy, bo filmy są w 25 klatkach, natomiast przy graniu w gry, gdzie tutaj mam jakieś 250 klatek w tym Counter-Strike'u, to te 144 Hz dają naprawdę sporo. No dobrze, więc widzieliście teraz prawdziwą akcję. Myślę, że możemy przechodzić do dalszej części recenzji. Chociaż powiem Wam, że w Counter-Strike'a ciężko przestać grać. Okej, styknie. Teraz, moi drodzy, pora na test kątów widzenia. Zobaczcie, w tej chwili jesteśmy bezpośrednio przed monitorem. Obraz jest bardzo dobry. Teraz obniżamy. Zobaczcie, co się dzieje. Spróbujemy spojrzeć teraz z góry nieco na monitor. O, jest w miarę ok.
I teraz kąty widzenia od boku. Jest to matryca TN, więc też nie spodziewajmy się tutaj cudów. Najważniejsze, że obraz nie staje się negatywem. Tutaj widoki od boków są naprawdę bardzo dobre, od góry jest w miarę ok. Natomiast standardowo najgorszy kąt widzenia jest patrząc od spodu na monitor, natomiast w ten sposób raczej rzadko się na niego patrzy. Dlatego myślę, że kąty widzenia w tym monitorze są jak najbardziej w porządku. Do panelu sterowania wszystkie przyciski mamy pod monitorem, czyli tak bardzo standardowo. Możemy bezpośrednio przełączać się pomiędzy takimi sześcioma domyślnymi trybami, tryb standard, tryb filmowy, tryb gamingowy, Night View i sRGB. I jeszcze jeden Scenery Mode. Potem mamy dodatki dla graczy, czyli Aim Point oraz Timer. Powiem Wam szczerze, że nie korzystałem z tego. Są jakieś takie pomoce do gier po prostu. W każdym razie możemy sobie coś takiego włączyć, jak właśnie ten timer oraz celownik. Druga rzecz to mamy właśnie taki timer. Możemy ustalić sobie pozycję, włączamy i odlicza nam chociażby sesję gry. Następnie mamy takie pełne menu. Tu możemy skorzystać chociażby z trybów Splendid, czyli tych sześciu takich predefiniowanych, bądź skonfigurować system po swojemu. Możemy ręcznie wyregulować parametry, ustawić sobie ostrość, tryb Trace-Free, wybrać port i mamy dodatkowe tutaj ustawienia, chociażby Eco Mode, który oczywiście ogranicza zużycie energii, ale też koszty na przykład jasności. Co do samego monitora, warto wiedzieć, że mamy dość spore pole do popisu, jeśli chodzi o jego dostosowanie jego kątów. Możemy go dość mocno wychylić w ten sposób, jak widzicie. Możemy tylko troszeczkę dogiąć do dołu. Jeśli na przykład wisiałby on wyżej, wtedy będziemy mieli lepsze kąty widzenia. Kolejna rzecz to regulacja wysokości. Możemy go mieć naprawdę nisko, praktycznie przy samym biurku. Albo unieść maksymalnie, wtedy nam się blokuje. No i ostatnia opcja to postawienie monitora do pionu, czyli tryb pivot. Jeśli na przykład połączyć sobie trzy takie monitory w ten sposób, też bardzo fajna rzecz, chociażby do grania. Można też łączyć w poziomie, natomiast wtedy zajmuje to dużo więcej miejsca. Ktoś ma małe biurko, to niestety nic z tego. Natomiast połączyć sobie takie dwa w pion też jest fajnie, chociażby do pracy z dużymi dokumentami, do przeglądania stron www. Widzimy praktycznie całą stronę. Tak więc fajnie taką opcję w monitorze mieć, tym bardziej w monitorze dla graczy z już takiej wyższej półki cenowej. Ok, żeby recenzja nie była zbyt różowa, pora wspomnieć o dwóch mankamentach, moim zdaniem takich niedoróbkach, które nie są może bardzo istotne, ale zobaczcie sami, o co chodzi. Pierwsza rzecz dotyczy postawiania monitora w pionie, czyli tryb pivot. Zobaczcie, podnosimy go sobie maksymalnie, czujemy już opór, że wyżej nie idzie i teraz zaczynamy go okręcać. I co się dzieje? Zobaczcie. Dołem haczy o podstawkę, dalej nie chce iść. Co musimy teraz zrobić? Musimy go odgiąć do przodu i teraz dopiero przekręca się do tego trybu pivot. Tak więc można to zrobić, ale trzeba go niestety odgiąć. W innych monitorach, chociażby mojej i ja, zostało to tak rozwiązane, że nie musimy robić takich manewrów, po prostu ta prowadnica jest troszeczkę wyższa. Tu niestety musimy zrobić taki myk. No i druga sprawa, monitor nie posiada zabezpieczenia przeciw rozłożeniu, czyli po prostu jeśli opuścimy na maksa w dół, w moim monitorze następuje blokada, jest taki specjalny singielek do zwolnienia tej blokady. I co to powoduje? Powoduje to, że jak ten monitor opuścimy, on wskoczy, to możemy go bez problemu chwycić i przenieść. Natomiast tutaj jak chwycimy, zobaczcie, co się dzieje. Niestety może to być problem przy chociażby transporcie, przenoszeniu tego monitora, ponieważ nam wyjeżdża, wysuwa się, tak więc zabrakło tej blokady. To by były takie dwa mankamenty z użytkowania fizycznego tego monitora, które wyszły w testach. No i jeszcze rzut oka na monitor od tylnej strony. Mam tutaj, jak widzicie, błyszczące tworzywo, całe szczęście, że z tyłu, a nie ma tego tak dużo z przodu.
od góry wlot powietrza. Tutaj mamy cały ten uchwyt, czyli możliwość regulacji opuszczania i podnoszenia. Podstawka wygląda właśnie tak. Mamy ten znaczek 3D Vision i tutaj mamy taki przepust na uporządkowanie sobie przewodów. Możemy tędy po prostu je sobie puścić. Z tyłu znaczek Asusa i czerwone elementy ozdobne. No i oczywiście jeszcze rzut oka na porty. Mamy tutaj DisplayPort, DVI, HDMI, czyli same cyfrowe, wejście na ten kabelek do podłączenia głośników i obok wyjście na słuchawki. A zasilanie podłączamy sobie z drugiej strony monitorka, jak widzicie tutaj. Ok, moi drodzy, pora podsumować test tego monitora. Moim zdaniem jeden z fajniejszych, ciekawszych monitorów dla graczy na rynku w tej chwili i jeden z najtańszych. W porównaniu z konkurencją ma on troszeczkę odchudzone funkcje, chociażby nie mamy żadnych portów USB, nie mamy też technologii flicker free czy anti-flicker eliminującej takie szybkie mruganie monitora, które jest widoczne chociażby w testach kamerą wideo. To po prostu wpływa na zmęczenie oczu. Tutaj mamy standardową matrycę TN o dobrych kątach widzenia, o dość dobrej jakości kolorów, natomiast niestety pozbawioną tej przydatnej funkcji, do której ja sam już zdążyłem się przyzwyczaić. Do samego monitora, no cóż, wykonany jest w miarę dobrze. Mamy możliwość korzystania z funkcji pivot, czyli obrócenia go do pionu. Mamy wyjście na słuchawki, więc możemy sobie je podłączyć do monitora. Mamy taki dość podstawowy zestaw złączy, ale wystarczający w zupełności. Odświeżanie 144 Hz jest oczywiście ogromną zaletą, a wyświetlanie obrazów 3D też może się przydać, jeśli zainwestujemy też w okulary. Panel sterowania jest taki standardowy, mamy podstawowe funkcje znane dla Asusa oraz dwie funkcje dla graczy, celownik i timer. Mi osobiście to się w żaden sposób nie przydało, natomiast warto wiedzieć, że coś takiego jest. Myślę, że w swojej kategorii cenowej, czyli nieco ponad 1000 zł, jak za 24 cale i 144 Hz, to jest całkiem przystępnie. I poza brakiem tej technologii anti-flicker, flicker free, to z użytkowania tego monitora w testach byłem w miarę zadowolony. Jeszcze jedna rzecz, na którą mogę ponarzekać, to słabe głośniki, ale oczywiście w większości monitorów tego typu głośniki pełnią funkcję bardzo podstawową, nie zastąpią pełnowymiarowych głośników podłączonych do komputera lub dobrych słuchawek. Ale czasami dobrze mieć takie głośniczki też w monitorze, przydają się. Ok, więc moim zdaniem całkiem fajny monitorek, ocencie sami. W tej recenzji dowiedzieliście się naprawdę sporo o tym modelu. Być może jeszcze inne monitory Asusa pojawią się na moim kanale. Będziecie mieli okazję zobaczyć recenzję, a za chwilkę jeszcze podsumowanie, plansza końcowa. Pamiętajcie, cenę monitora sprawdzicie w opisie filmu. A na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!